Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło dziś nad ranem w centrum Zakopanego. O szczegółach wypadku opowiedział nam rzecznik prasowy policji Kazimierz Pietruch. W dniu dzisiejszym około godziny 3:30 w Zakopanem na ulicy Kościeliskiej doszło do wypadku drogowego. Kierujący samochodem BMW zasnął za kierownicą, przejechał na przeciwny pas jezdni, następnie zerwał barierki i wpadł do fałszowego potoku. Samochodem tym podróżowało 4 osoby. 3 osoby odniosły ciężkie obrażenia ciała w postaci złamań kręgosłupa, złamania kości ramienia, złamania kości twarzy. Kierujący był trzeźwy, on sam odniósł lekkie obrażenia ciała.